Jednak nie od produkcji wszystko się zaczyna, ale od ziaren, czyli pola. Wyruszamy na nietypowy spacer pośród kłosów. Ekologiczny sposób uprawy widać tu gołym okiem. Nie tylko dlatego, że chwasty są tutaj mile widziane. Znaleźć można m.in. samoprze, płaskórkę i orkisz, najstarsze odmiany zbóż na świecie, cenione ze względu na bogactwo witamin, minerałów i aminokwasów. Trafiamy do przetwórni Pokrzydowskiego Królestwa Mieczysława Babalskiego, miejsca pełnego magii, ale przede wszystkim ekologicznych produktów. Moje marzenie to właściwie było robienie serów. I próbowałem te sery robić, ale te sery mi nie wychodziły nigdy jak Szwajcarii. I dzwonię do tego Szwajcara i mówię, no słuchaj, co ja mam zrobić, że ten ser nie jest taki jak u ciebie? A on mówi, dobrze, jak ty wysoko mieszkasz nad poziomem morza? Ja mówię, około 100 metrów. Wejdź na 1000, tam będzie lepszy ser. Ale ja mówię, dobrze, ale u nas jest dużo zboża. No to rób coś ze zboża. No. I zaczęliśmy robić makaron, kaszę, płatki i tak po kolei, że tych produktów właściwie zbożowych mamy około 50 różnych rodzajów. Również od żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, gryki. Weszliśmy właśnie jeszcze w te stare gatunki, samoprza, płaskórka, orkisz. Także ta gama produktów się powiększyło. Dzięki rolnictwu ekologicznemu mamy możliwość korzystania z tych właśnie starych gatunków zbóż, które dają nam energię i zdrowie, ponieważ coraz więcej ludzi jest uczulonych, ma alergie, ma coraz większe problemy z sobą, ponieważ im czegoś zawsze brakuje. Produkty z uprawy ekologicznej są specjalnie oznakowane. Co to oznacza dla konsumenta? Konsument może kojarzyć żywność ekologiczną z tym znaczkiem Unii Europejskiej, który jest zielony i ma te gwiazdki naokoło, taki kształt listka i to świadczy o, że produkt jest ekologiczny. Każde gospodarstwo, każda przetwórnia co roku jest szczegółowo kontrolowana pod względem produkcji tych produktów ekologicznych. I tak, że u nas w rolnictwie ekologicznym i w przetwórstwie ekologicznym nie bada się tak jakby sposobu produkcji, ale od samego, można powiedzieć, od pola do stołu się bada ich sposób wytwarzania. Produkty ekologiczne są bardzo często badane na pozostałości 400 środków chemicznych, które stosuje się w rolnictwie. Nasze produkty są wolne. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na etykietę, na oznakowanie, na certyfikację. Bardzo szczegółowo jeszcze piszą maile, czy pytają, czy tam na pewno nie ma glifosatu, czy tam nie ma jakiegoś środka chemicznego innego, czy na pewno uprawiane są ekologicznie. Ja mówię, że każdy rolnik, który ma certyfikat, podlega takiej szczegółowej kontroli. Produkcja ekologiczna wymaga większego nakładu pracy. No, dużo większej pracy jest, ponieważ nie stosuje się tych środków chemicznych, które niszczą, można powiedzieć, te zioła. Które, o, tutaj widzę konkol? To jest konkol. Konkol jest konkol, wyczka. No, praktycznie w rolnictwie ekologicznym można zobaczyć, że w zbożu jest bardzo dużo różnych, różnych nasion. Konkol jest to taka roślina, która jest bardzo piękna, ładna w zbożu, ale świadczy o tym, że gleba, na której rośnie, jest czysta. W rolnictwie ekologicznym trzeba wprowadzać nawozy organiczne. Najlepszym nawozem organicznym jest obornik, najlepiej od krów. Wprowadzać płodozmian, to znaczy następstwo roślin, ponieważ niektóre rośliny nie lubią po sobie rosnąć, na przykład zboże po zbożu nie lubi. Dlatego trzeba wprowadzić roślinę motylkową. Roślina motylkowa ma ten dar korzystania z tego azotu, który jest martwy w powietrzu. I praktycznie te uprawy muszą być tak jakby dobrze pielęgnowane. Dlatego trochę tej ręcznej pracy jest, więcej czasu to potrzeba. Dzięki temu państwo daje dotacje. I rolnik, gdyby podpadł i by był zastosowany jakiś środek chemiczny, to tą dotację musi zwrócić. A jeśli chodzi o walory odżywcze produktów
ze zbóż z ekologicznej uprawy? No wiadomo, że jest tak jakby większa gama pierwiastków, większa gama przyswajalnego białka, no i trochę więcej tych witamin, które nam są bardzo potrzebne. A witamin, podobnie jak zdrowej żywności, nigdy za wiele.